Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi Państwa przywitać na spotkaniu na temat Wyspiańskiego, aktualności jego myśli, jego sztuki. Spotkanie jest organizowane w ramach współpracy pomiędzy Targami Książki i Teatrem Juliusza Słowackiego w Krakowie. Nawiązuje do cyklu, który prowadzimy w teatrze, cyklu spotkań teatralno-filozoficznych Sztuka Myślenia. Chciałem Państwu przedstawić naszych gości. Jacek Wakar, Bartosz Szydłowski, ja się nazywam Piotr Augustyniak. Czy jesteśmy słyszalni? Jesteśmy. No trzeba, ale to okej, okay. Może teraz. Chcielibyśmy w tej aurze powszechnego czytelnictwa i pewnego związanego z tą okolicznością, jaką są Targi Książki, chcielibyśmy przywołać postać Wyspiańskiego, ponieważ jest to ktoś dla nas istotny i mamy takie wrażenie, że jego głos może nie jest dostatecznie słyszalny we współczesnej Polsce, natomiast jest to ktoś aktualny, kto o tej współczesnej Polsce ma dużo do powiedzenia. Chciałbym, Jacku, przez Ciebie, jako krytyka teatralnego, zapytać, jak myślisz, na ile... Kim jest Wyspiański dla współczesnego teatru? Może od tego zacznijmy. Czy on jest rzeczywiście raczej pretekstem, czymś takim, może co wypada robić i się robi w teatrze? Czy jest rzeczywiście aktualnie wyzwaniem dla twórców, jest kimś takim, kto w życiu teatralnym jest takim istotnym, rzeczywiście istotnym punktem odniesienia w poszukiwaniach formy teatralnej, w poszukiwaniach tematów, które warto podejmować na scenach. Jak byś zobrazował to miejsce Wyspiańskiego we współczesnym polskim teatrze? Dzień dobry. Do czterech razy cztery. Dzień dobry Państwu. Ja mogę powiedzieć w ten sposób, że do niedawna powiedziałbym, że Wyspiański jest dla polskiego teatru kłopotem, z którym teraz na jakiś czas trzeba się zmierzyć. Wyspiański powraca falami. Można powiedzieć, że powracał wtedy, kiedy zajmował się nim intensywnie Konrad Swinarski i wyznaczył swego rodzaju archetyp czy model zajmowania się, inscenizowania Wyspiańskiego. To miało miejsce niedaleko stąd, w Starym Teatrze w Krakowie. Powracał także w Teatrze Polskim w Warszawie, kiedy robił go Kazimierz Dejmek. Było w latach 80. w czasie powstania wojennym takie dosyć głośne wesele bez muzyki, rozegrane w takim, powiedziałbym, okresie wielkiej smuty, i ta smuta wylewała się z teatru. I myślę, że Wyspiański wtedy bardzo korespondował ze społecznymi nastrojami. A dzisiaj Wyspiański jest, na szczęście, tutaj chcę powiedzieć, skromnie siedzą koledzy. Coś ważnego się stało w Krakowie wraz z początkiem dyrekcji Krzysztofa Głuchowskiego i kuratorowania artystycznego w Teatrze Słowackiego przez Bartka Szydłowskiego, bo tak naprawdę ten Teatr imienia Słowackiego stał się teatrem pod artystycznym protektoratem, patronatem, zobowiązaniem wobec Stanisława Wyspiańskiego. I te rzeczy, które oglądamy, włącznie z takimi spektaklami, jak na przykład Z biegiem lat, Z biegiem dni, i za chwilę będzie Hamlet, bardziej chyba Wyspiańskiego niż Szekspira, reżyserię Bartosza Szydłowskiego, wypełnia swego rodzaju tą lukę, którą ja mam w swoim rozwoju jako krytyka teatralnego od czasu, kiedy Teatrem Narodowym w Warszawie kierował Jerzy Grzegorzewski. To było tak, że Jerzy Grzegorzewski bardzo jasno określił program swojej dyrekcji. To były lata 90. poprzedniego wieku, początek lat 2000. Kiedy powiedział, że dla niego najważniejszym polskim autorem, zresztą autorem, do którego był często ktoś porównywany, bo trzeba pamiętać, że Grzegorzewski był też malarzem, był człowiekiem plastyki, człowiekiem, który łączył w sobie bardzo wiele specjalności w dziedzinie sztuki. I on utworzył, czy zbudował w Teatrze Narodowym w Warszawie Dom Wyspiańskiego.
Ten dom Wyspiańskiego był częstokroć postponowany, częstokroć krytykowany. Niektórzy koledzy, tak to nazwę, jakoś wspierali się z Grzegorzewskim, nie próbując jego wizji artystycznej zrozumieć i za swoją swego rodzaju indolencję jego oskarżając. Tamten Teatr Narodowy Jerzego Grzegorzewskiego był oparty na bardzo mocnych, estetycznych fundamentach. W tej chwili, i tu myślę, o tym będziemy jeszcze rozmawiali, niezwykle ważnym punktem odniesienia, czy punktem właściwie dojścia, jest książka Piotra Augustyniaka Burzenie Wyspiańskie, Burzenie Polskiego Kościoła, Studium o Wyzwoleniu. Wyspiański nabiera kolorów, czy też kontekstów społecznych. Wyspiański komentuje to, co się dzieje w Polsce, komentuje politykę, komentuje polskie fantazmaty, komentuje polskie przesądy i mitologie, komentuje, jak mało kto inny, może obok Gombrowicza, polskie kompleksy i fobie. I w związku z tym wydaje mi się, że Wyspiański jest teraz w teatrze kimś nieodzownym. Wyspiański jest kimś, kim się musimy przeglądać, kim musimy się może spierać, ale tak naprawdę go słuchać, bo rację ma Piotr Augustyniak w swojej książce, że nikt chyba tak jak Wyspiański nie komentuje nam dzisiaj naszej polskiej rzeczywistości tu i teraz, dzisiaj, jak lepiej niż Stanisław Wyspiański. To tyle na początek. Bartosz Szydłowski, Bartku, pracujesz nad Hamletem. Pracujemy poniekąd wspólnie. Jacek wspomniał o tym, że ten Hamlet jest, wychodzi z Wyspiańskiego i jest Wyspiańskim inspirowany. Chciałbym cię zapytać, co to tak naprawdę oznacza w przypadku tego spektaklu dla ciebie jako reżysera, to, że na afiszu tego spektaklu jest obok nazwiska Szekspira właśnie Wyspiański jako autor. Na ile i w czym pomaga Wyspiański w czytaniu Hamleta, w przywoływaniu go we współczesnej rzeczywistości? Raz. To chyba po pierwsze właśnie ta współczesna rzeczywistość, bo jednym z tych podstawowych, można powiedzieć, takich zamanifestowanych myśli Wyspiańskiego w Studium o Hamlecie była próba uświadomienia czytelnikom czy partnerom w rozmowie na temat tego dramatu, że jest to tekst, a właściwie matryca, w której może się właśnie przeglądać współczesność. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest w związku z tym Polska współczesna z wszystkimi napięciami społecznymi, politycznymi, z rodzajem takiego powidoku tak naprawdę tego, w jakiej rzeczywistości żyjemy, który się odzwierciedla i wzmacnia już w języku poetyckim poprzez Szekspira. Natomiast Studium ma jeszcze jedną rzecz. Jest bardzo osobistym dziennikiem właściwie wielkiej ilości pytań i stosunkowo niewielkiej ilości odpowiedzi. Jakąś próbą odnalezienia w Hamlecie takiego, bym powiedział, nerwu. Jeszcze inaczej można powiedzieć, że ten Hamlet w tej interpretacji Wyspiańskiego jest raczej tekstem przyszłości niż przeszłości, że jest ciągle z tekstem niezrealizowanym, że właściwie, jak pisze Wyspiański, nikt dobrze nie zagrał Hamleta, nikt dobrze nie zrobił Hamleta. To jest oczywiście pewna prowokacja intelektualna, bo co to znaczy? Jak rozpisać tą mapę, żeby jakby zmieścić ten cały świat, czy przez jakąś redukcję wybór jednej linii, czy przez budowanie jakiejś poetyki bardzo rozszerzonych skojarzeń, tak żeby każdy w jakiejś części mógł się w tej historii odnaleźć, jej impresyjności nawet, a niekoniecznie ścisłej narracji linearnej. Więc to jest chyba coś, i oczywiście jak zwykle z Wyspiańskim jakaś głęboka empatia z postaciami tego dramatu, no a przede wszystkim z jakąś wielką aspiracją co do postaci samego Hamleta. I tutaj chyba Wyspiański był tym pierwszym, jednym z niewielu w gruncie rzeczy, który jakby głęboko z tym Hamletem współodczuwa, a nie traktuje go jako egotycznego, zamkniętego w swoim świecie, nieprzystosowanego człowieka, który, no bo większość tych Hamletów drażni, bo jak się rozmawia z reżyserami czy z artystami, to właściwie Hamlet jest postacią, której każdy marzy, żeby zagrać,
ale jednocześnie jest niewielu, którzy tego Hamleta lubią, którzy jakoś go w jakiś sposób są w stanie zrozumieć. Raczej jest to jakaś postać pozornie pozytywna, a tak naprawdę negatywna. Więc szukamy chyba tutaj troszeczkę za Wyspiańskim, idąc nie szaleństwa hamletowego, tylko jego normalności, która przez świat określana jest jako szaleństwo. I dlaczego świat zwariowany i szalony próbuje tą normalność wciągnąć w swój wir szaleństwa, w swój wir takiego właśnie jakby zinstrumentalizowania socjotechnii, jakiegoś takiego powidoku polityczności. To myślę, że do Wyspiańskiego zaraz wrócimy, ale skoro wywołałem temat Hamleta, to znowu trochę tak, jak można się zastanawiać nad miejscem Wyspiańskiego w życiu teatru, to można powiedzieć, no tym bardziej można i warto parę słów powiedzieć o tym, czym jest Hamlet dla współczesnego. A co więcej, mam takie bardzo konkretne pytanie, bo ostatni czas to jest, można powiedzieć, cały wysyp różnych inscenizacji Hamleta. Czy wydaje ci się, że tego typu sytuacje, że jakiś tekst powraca w różnych wersjach, różnych wykładniach scenicznych, że to jest coś przypadkowego, że tak się po prostu złożyło, czy że jest jakiś taki moment w życiu społecznym, że, czy kulturowym, że twórcy akurat po Hamleta teraz zaczynają znowu sięgać. Tak samo jak sięgają po Wyspiańskiego i jest też w ostatnich latach przynajmniej kilka ważnych prób podjęcia tematu wyzwolenia. Jak myślisz, z czego to wynika i z czym można by to było powiązać? To działa? Działa. Rzeczywiście, no, Hamlet powraca, ale to nie jest chyba sytuacja szczególnie niespodziewana, no bo z tekstów Szekspira częściej wystawiana jest tylko taka sztuka, która się nazywa Romeo i Julia, a Hamlet jest chyba na drugim miejscu i jeśli ktoś chce mieć sztandarowy dramat Szekspira na afiszu, no to sięga po Hamleta, no chyba, że sięga po Romeo i Julię. Wydaje mi się, że oczywiście problem, że sytuacja, która mówi, którą sam Szekspir opisuje takimi słowami, Dania jest więzieniem, w jakimś oczywiście stopniu pasuje do dzisiejszej rzeczywistości, tylko trzeba zmienić sobie kraj, pewnie na bardzo wiele innych i w ten sposób można szukać aktualności, czy też tego, w jaki sposób Hamlet koresponduje ze współczesnością. Jan Kot pisał, Hamlet jest jak gąbka, która wchłania każdą współczesność. Myślę, że to się nie zmieniło od lat 50., kiedy sformułował tę myśl. Problem w tym, że ja akurat oglądam przedstawienia Hamleta i niewiele z tych przedstawień mi zostaje, tak to sobie muszę powiedzieć. Zostają pomysły formalne, jak w przypadku ostatniego spektaklu Majki Czeskiej w Teatrze Polskim w Poznaniu, głównie związane z przestrzenią, w której to jest grane, przestrzenią nieteatralną i pomysłem, żeby chodzić, samemu sobie wybierać sekwencje dramatu, które się obserwuje i bohaterów, których się na bieżąco śledzi. Ale ja od kwestii tego, żebym zobaczył ostatnio jakiegoś Hamleta, który byłby dla mnie istotnym przedstawieniem teatralnym, który zmieniłby moje myślenie o tym tekście czy o świecie, muszę powiedzieć, że nie było czegoś takiego, nie przypominam sobie, że brutalnie tutaj szukam i nie znajduję. Ciekawe jest to, co powiedział Bartek, to znaczy Hamlet obrósł swego rodzaju stereotypami, jakimiś takimi, że tak się wyrażę, powierzchownymi bardzo wyobrażeniami i to, że Hamlet jest z jednej strony przykładem takiego bohatera, który myśli, który cierpi, który przeżywa różnego rodzaju dylematy, no to pokazuje, że widzimy go tylko w części. Z drugiej strony jest coraz bardziej rozpowszechniona myśl, którą najmocniej sformułował nieżyjący już reżyser Krzysztof Nazar, który jak rozpoczynał próbę w Gdańsku takiego głośnego spektaklu z Mirosławem Baką, to na dzień dobry powiedział: nienawidzę Hamleta. I tak naprawdę tam ten Hamlet, grany już to świetnie przez Bakę, był facetem, który stawiał się ponad światem, ponad społeczeństwem, dawał sobie prawo do ranienia wszystkich po kolei w imię wyższej konieczności,
dojścia do prawdy o tym, o śmierci swojego ojca. I tak naprawdę rozgrzeszał wszystkie swoje bezeceństwa, oskarżając o te bezeceństwa o tę nieprawość świat. Potwornie mnie ciekawi to oświetlanie Hamleta przez Wyspiańskiego. To szukanie, co zresztą robisz w książce i co prawda jakoś tak to się układa, że ty zadajesz na razie pytanie, ale chciałbym, żebyś też powiedział o tym. Bo tak naprawdę zestawiasz tych bohaterów. Tak naprawdę i Konrad z Wyzwolenia jest swego rodzaju Hamletem w innej rzeczywistości i Hamlet jest, wychodzi z pytaniami trochę konradowskimi, trochę jak z Wyspiańskiego. Trzeba pamiętać, ja zacząłem nie od rzeczy, to powraca od Grzegorzewskiego, bo on robił studium o Hamlecie w Teatrze Narodowym. I to było przejmujące przedstawienie, które okazało się jednym z aktów jego pożegnania z teatrem i ze światem. Wojciech Malajka, który grał główną rolę, był tak naprawdę tym alter ego reżysera, który po prostu żegnał, zamykał zasłony kolejne. I to brzmiało, to był bodaj jego przedostatni spektakl, przed On, drugi powrót, Odysa w ogóle. I to brzmiało absolutnie przejmująco, więc to w jaki sposób jest w pewnym sensie w Hamlecie Wyspiańskiego żałobność, którą wydobył Grzegorzewski. W jaki sposób jest swego rodzaju żegnanie się tego bohatera ze światem też. Jakaś taka perspektywa już po katastrofie. To jest dla mnie bardzo ciekawe i tym bardziej czekam na przedstawienie Bartosza Szydłowskiego, bo wydaje mi się, że takie oświetlenie Hamleta poprzez Wyspiańskiego, zachowując oczywiście dramat szekspirowski w jego kościu czy najważniejszych zrębach, jest bardzo ciekawe. Natomiast jeśli pytasz o to, czy ten powrót Hamleta coś znaczy, to ja myślę, że akurat poza takimi bardzo dla mnie powierzchownymi jakimiś rymami z rzeczywistością, niewiele, dlatego że nie zrodził się ostatnio Hamlet na przykład na miarę Hamleta, który mnie w pewnym sensie ukształtował, a był to Hamlet z lat 80. tu ze Starego Teatru Andrzeja Wajdy z Teresą Błyszczenowską, z aktorką grającą Hamleta. Albo inny Hamlet, który był dla mnie szalenie ważny, Hamlet, również aktor, pijak, Hamlet Oskarasa Korszunowasa z Teatru Młodzieżowego Teatru Dramatycznego w Wilnie. Nie miałem takich ostatnio przeżyć, ale Piotrze, może ty byś powiedział o tych złączeniach z Wyspiańskim Hamleta i o Konradzie Hamlecie w pewnym sensie, jak to przedstawiasz w książce i czy byś dzisiaj coś w tej książce jakby zmienił w tym punkcie, gdybyś miał stworzyć nie tyle studium o wyzwoleniu, ale studium o wyzwoleniu oświetlanym poprzez Hamleta, bo to dla mnie bardzo ciekawe. Rzeczywiście moja książka, ona, ponieważ zajmuje się wyzwoleniem i próbuje wyzwolenie Wyspiańskiego, jako w sumie najważniejszy moim zdaniem tekst na temat Polski, polskości, pewnych problemów związanych z tym, co to znaczy być Polakiem, jak polskie społeczeństwo, polska kultura ma się odnaleźć w świecie nowoczesnym. Pisząc taką książkę z wyzwoleniem w ręku, rzeczywiście no, musiałem się zderzyć też z pytaniem o Hamleta. Dlatego, że Hamlet wprost jest przywoływany, jest parafrazowany w pewnych momentach wyzwolenia. I trudno nie mieć wrażenia, że jest on jedną wielką pułapką na myszy, czyli jest tym przedstawieniem, które ma nas wszystkich wciągnąć i pokazać nas samych, jako ludzi, którzy są winni pewnej zbrodni, czy pewnego zaniechania, czy są uwikłani w pewien bardzo taki nieciekawą strukturę społeczną, polityczną, czy też kulturową. Wyspiański chce nas wciągnąć jakoś w to przedstawienie, pokazując nam samych siebie. To jest trochę taki gest, jakiego dokonuje Hamlet w Hamlecie, kiedy gra zabójstwo Gonzagi po to, żeby Klaudiuszowi pokazać jego samego jako zbrodniarza i spowodować, że on przyzna się do winy, być może jakiejś skruchy się doczeka, w każdym razie przekona się, czy to on jest winny. No więc pracując nad wyzwoleniem, zacząłem się zastanawiać nad tym, co ten Hamlet tutaj może oznaczać, jak Wyspiański w wyzwoleniu widzi Hamleta.
I wydaje mi się, że widzi on go jako kogoś, kto rozumie pewną pułapkę, w jakiej się można znaleźć w życiu, w państwie współczesnym. Hamlet jest dla Wyspiańskiego kimś, kto widzi, jak bardzo pewne atawizmy życia społecznego, atawizmy, które bym nazwał jakimś myśleniem klanowym, jakimś takim myśleniem bardzo i postawą bardzo naznaczoną walką o władzę, stawaniem po stronie tych, którzy są nasi, a nie inni, taką strukturą plemienną społeczeństwa, że to jest coś takiego, co w nowoczesnym państwie powraca. Że chociaż nowoczesne państwo ma być egalitarne, ma być właśnie nieplemienne, ma być obywatelskie, to myślenie plemienne powraca i ono powraca w tej intrydze, która jest w Elsynorze. I Hamlet jest kimś, który próbuje coś z tym zrobić. Próbuje z tą plemiennością się zderzyć, próbuje tej plemienności się przeciwstawić. No i okazuje się, że no, nie jest to łatwe, nie wiadomo, jak on ma to zrobić. O ile w tragediach greckich, takich jak Oresteja, no, dokonuje się to po prostu jako zemsta, przychodzi Orestes, zabija matkę i ucieka do Aten, czyli chroni się w przestrzeni właśnie społeczeństwa obywatelskiego, Hamlet waha się, co zrobić. Ma świadomość, że prosty odwet, czy jakiś taki gest, można powiedzieć rewolucyjny, gest jakiegoś radykalnego, politycznego postępowania, akcji politycznej, że on po prostu nic prawdopodobnie nie zmieni. Że w ogóle nie wiadomo, co zrobić, żeby plemienność w jakiś sposób z życia nowoczesnego usunąć. Więc można powiedzieć, w tym sensie to jest niezwykle aktualny dramat, tak? Co z tym fantem zrobić? Hamlet jest kimś, kto w tej plemienności się nie odnajduje. Jest, można powiedzieć, więzami krwi związany z tym rządzącym plemieniem, jego mrocznymi tajemnicami. Natomiast jest człowiekiem gdzieś spoza, jest kimś, kto przybywa z Wittenbergi, jest człowiekiem światłym, jest człowiekiem myślącym. No i nagle zderza się z tym, że ten świat plemienności też o niego się upomina, chce jakoś go w siebie włączyć, czy traktuje go jako swojego wroga. Natomiast on sam nie wie, jak się zachować i próbuje działać myślą, próbuje to wszystko jakoś w sobie zmieścić, próbuje to przemyśleć. No i tutaj jest pewne podobieństwo do sytuacji Konrada, który też, można powiedzieć, zmaga się z polską plemiennością. Mamy w Wyzwoleniu różne polskie plemiona w pierwszym akcie, które prezentują się na scenie, które są w formie komediowej, takiej tragifarsy przywoływane. I pan Konrad potem też próbuje zrozumieć, dlaczego tak jest i co z tym zrobić. No i to jest dość pesymistyczne. Jest coś głęboko pesymistycznego w naszej sytuacji, pewnego marzenia o społeczeństwie ludzi równych, wolnych, ludzi, którzy nawzajem się wspierają w rozwoju, którzy się słuchają, dialogują. To jest pewne marzenie, natomiast jest coś tragicznego, że choć o tym marzymy, to tak naprawdę robimy sobie plemienne piekło. I trochę o tym bezwyjściowości tej sytuacji jest dla mnie Hamlet, jak i wyzwolenie. Natomiast powiem, że pracując razem z Bartoszem przy spektaklu, oczywiście to moje myślenie idzie dalej i mam wrażenie, że to, co dotknąłem w książce, jest tak zaledwie naskórkowo zarysowane, że kiedy się próbuje wejść w samą materię Hamleta, to że to jest tekst, no, który kryje sobie wiele różnych zagadek, aporii, że ja sobie zdaję jakąś sprawę, znaczy rzeczywiście wydaje mi się, że w Hamlecie jest nie tylko chęć do tego, żeby dociec prawdy, ale jakieś zwątpienie. I wydaje mi się, że to zwątpienie coraz bardziej we mnie wybrzmiewa i być może, że dzisiaj pisałbym to jeszcze bardziej jakoś pesymistycznie, czy więcej bym pokazał problemów z tym, jak w takiej sytuacji się odnaleźć. I tak może w skrócie bym na twoje pytanie odpowiedział. Nie wiem, czy Bartek chciałbyś coś dodać.
To znaczy, no tam podejmujemy dosyć takie chyba bardzo ryzykowne, jeśli chodzi o taki wektor budujący historię założenia. Naprawdę jednym z podstawowych jest to, że, i to jest za Wyspiański idąc, że Hamlet jest osobą inteligentną i tak naprawdę nie potrzebuje ducha, żeby wiedzieć czy czuć, że nowa rzeczywistość jest ufundowana na zbrodni. Znaczy, że ona jest jednak ufundowana na grzechu pierworodnym. Z którym się nie może pogodzić, ale równocześnie intuicyjnie czuje, że rewanż postawi go po stronie tych, którzy tej zbrodni dokonali. W związku z tym Hamlet, historia Hamleta to jest historia odwlekania stania się potworem. Jak długo możesz zachować w sobie jakiś rodzaj czystości, jakiś rodzaj wyobrażenia na temat siebie i świata, jak bardzo nie chcesz się skonfrontować z tą rzeczywistością, która coraz bardziej, ale równocześnie znikasz w tego. Znaczy wydaje mi się, że tam jest coś niesamowicie ciekawego w tej przestrzeni niemożności porozumienia się tej rzeczywistości. My się chyba koncentrujemy bardziej na budowaniu opozycyjności dwóch światów, zakładając, że sama historia Hamleta nie jest aż tak istotna, bo wszyscy ją znamy. Znaczy ja nie potrzebuję chyba do końca opowiedzieć jej tak bardzo linearnie, ponieważ no, jako pewien wzorzec czy matryca, no to właściwie od pierwszych klas licealnych wszyscy tego Hamleta znają. Chyba to oznacza też przekroczenie trochę tego progu psychologicznych motywacji postaci, wiarygodności psychologicznej. Raczej jest to rodzaj jakiejś takiej fantazmatycznej podróży głównego bohatera, ale nie tylko. Poszukiwanie właściwie energii, które dają życie, dają motywację do życia lub też nie. To w gruncie rzeczy jest też rodzaj danse macabre, ten cały Hamlet. I tu chyba tkwi jakaś tajemnica fenomenu tego dramatu, że no ta śmierć się po prostu zbliża nieuchronnie w różnych słowach. Prawda? Coraz bardziej. I na tym poziomie znowu ta linearność nie jest aż tak istotna, a ważniejsza jest sposób zmagania się tego głównego bohatera z tym takim podstawowym, metafizycznym zapytaniem. Ja bym jeszcze do tego dodał coś takiego, co... Bo rzeczywiście Bartosz zaprosił mnie do tego projektu, żebym tam pracował przy nim jako dramaturg, ktoś, kto uczestniczy w szukaniu takich ideowych mechanizmów czy napędów tej historii, jak można byłoby właśnie Hamleta umiejscowić w dzisiejszych dylematach. I wydaje mi się, że to, co udało nam się zobaczyć w Hamlecie, że bo to, co powiedziałem o wojnach plemion, że my żyjemy rzeczywiście w świecie wojujących ze sobą plemion, to jest jedna rzecz. Natomiast, że wszystkie te plemiona żyjące w danej przestrzeni, wspólnej przestrzeni kulturowej, że one są w gruncie rzeczy napędzane przez podobne lęki, podobne fobie, podobne uprzedzenia, podobne marzenia, podobne aspiracje, tyle tylko, że mogą się do nich różnie ustosunkowywać, prawda? Znaczy, że jedni dzisiaj w Polsce, można powiedzieć, napędza ich coś takiego jak duma narodowa i w tym temacie jakoś bardzo się ze sobą jednoczą w monolit, a inni, którzy uważają, że polska duma narodowa zawsze jest czymś takim, do czego trzeba, być ostrożnym, bo ona często prowadziła do różnych, można powiedzieć, autodestrukcyjnych czy samobójczych zachowań społecznych. W związku z tym ustawiają się znowu jako monolit przeciwko temu. I teraz Hamlet jest dla nas kimś takim, kto nie tylko nie uczestniczy w grze plemiennej i odmawia, ale też jest świadomy tych mechanizmów. Znaczy, że można powiedzieć, że to nie jest tak, że Hamlet jest albo, nie wiem, wyzwolonym Europejczykiem, którego sprawy Elsinoru i Danii nie obchodzą. Nie jest kimś takim. Ale zarazem nie jest też kimś takim, kto myśli głównie o potędze Elsinoru i o jego tej lokalnej, że jest takim, można powiedzieć, lokalnym patriotą za wszelką cenę, nacjonalistą elsinorskim. Nie jest też kimś takim. On jest raczej kimś takim, kto zrozumiał, czy też jakby przygląda się, widzi, odczuwa te mechanizmy, które obie strony, można powiedzieć, walczące ze sobą, oba plemiona,
jakoś napędzają, tak? On widzi ten mechanizm. Dlatego nie jest tak, że chce się mścić, bo można powiedzieć, jego ojciec to jest jedno plemię, to plemię zostaje usunięte przez drugie plemię i teraz jako syn powinien się zemścić, a on ma z tym problem. Z jednej strony rozumie i czuje, że to jest jakoś bardzo ludzkie, żeby stanąć po stronie własnych bliskich, a z drugiej strony boi się właśnie tego, że jak się w to zaangażuje, to pewna wolność wewnętrzna i pewna świadomość, że się z nim po prostu, w nim się rozmyje. Dlatego wydaje mi się, że to jest ktoś taki, kto jest bardzo potrzebny w naszym polskim myśleniu o polskiej sytuacji, tak samo jak jest, ale właśnie Hamlet czytany przez Wyspiańskiego, bo właśnie Wyspiański jest kimś takim, kto chyba bardzo dobrze to rozumie i dużo o tym pisał. No, twoja książka pierwsza się ukazała chyba w marcu, tak? Czyli w styczniu. Czyli 10 miesięcy temu ukazała się ta książka i ja przeczytałem ją wtedy w styczniu i teraz sobie ją przejrzałem jadąc tutaj do Krakowa w pociągu na nowo. I muszę powiedzieć, że to oczywiście nie zmierzam do tego, żeby próbować przekładać Wyspiańskiego niczym Gazetę Wyborczą do bieżących dni. Ale jeżeli się to zestawi z wynikiem ostatnich wyborów, gdzie właściwie głosy rozłożyły się po połowie, po prostu, no to ta wojna plemion, czy ten brak możliwości porozumienia jest szczególnie wyraźny. Wyspiański o tym pisze, tylko Wyspiański nie pisze o poszczególnych aktorach sceny politycznej, ale pisze o tym na metapoziomie i to tutaj jest bardzo, bardzo wyraźne. I tak się nam ta rozmowa potoczyła w stronę Hamleta. Ja bym chciał ją powrócić do Wyspiańskiego, bo mam głębokie przekonanie i to jest zasługa także tej książki, ale kilku ostatnich przedstawień teatralnych. Przedstawienie, które podobno zniknęło z afisza Teatru Polskiego w Warszawie, czyli Wyzwolenie Anny Augustynowicz. Moim zdaniem szalenie ważnego, niedocenionego spektaklu. Spektakl, który widziałem 2 tygodnie temu w Lublinie, a dzisiaj jest pokazywany w Warszawie, czyli Wyzwoleń. Spektakl, który się nazywa Wyzwolenia w liczbie mnogiej z Teatru Mądrzejewskiej w Legnicy, gdzie tekst Wyspiańskiego przepisała na naszą nową rzeczywistość, na swoją wrażliwość i na nasz język młoda aktorka tego teatru Magdalena Drab. I zamknęła bohaterów Wyspiańskiego łącznie ze sobą, grającą dziewczynę, która miała stać się Konradem. Czy miała zagrać Konrada w mieszkaniu, w takim M4, z meblościanką, z wanną, czy tam z prysznicem, z telewizorem. I tam zamknęła polskie upiory, które mówią dzisiejszym językiem, które nie są w stanie wyjść poza, jakby to powiedzieć, szereg jakichś ról, fantazmatów, tych obsesji, które pętają ręce. Tam tak naprawdę w tym przedstawieniu szalenie ważne jest nawoływanie do tego, wycięte wprost z Wyspiańskiego, żeby zrobić coś, co by miało znaczenie, żeby zrobić coś, co by od nas zależało, skoro dzieje się tyle rzeczy, które nie zależą od nikogo. I w tym jest jakby i pragnienie, i bezradność w jednym. To dla mnie bardzo przejmujące przedstawienie i znacznie ważniejsze od tych Hamletów. To znaczy ta próba opowiedzenia, wyzwolenia nowym językiem ze wszystkimi niedoskonałościami tego języka, z wszystkimi, jakby to powiedzieć, niedociągnięciami, szwami, które przy okazji wychodzą. Jest to super ciekawe. Nie wiem, czy wygracie cały czas Wyzwolenie Radka Rychcika, Słowaku, ale to jest też przedstawienie, które próbuje opowiedzieć wyzwolenie poprzez język, po pierwsze musicalu, po drugie buszującego w zbożu, po trzecie Stowarzyszenia Umarłych Poetów, że tak się wyrażę, a po czwarte o tym jest też w książce Tanga Rybczyńskiego. To znaczy dla mnie jest fascynujące, w jaki sposób wyzwolenie, tak jak ten Hamlet w oczach Kota, Jana Kota, tak jak wyzwolenie wchłania współczesność. Ile znaczy? Znaczy też wesele, ale znaczy inaczej. Wesele jest, jakby to powiedzieć, dramatem wspaniałym, dramatem, który stanowi test możliwości zespołu aktorskiego w teatrze. Zawsze mnie tego uczył Andrzej Wanat na zajęciach, na wiedzy o teatrze w Warszawie. Ale wyzwolenie jest prawdziwym wyzwaniem. Znaczy wyzwolenie jest po prostu inną skalą, może porównywalną tylko ze Ślubem Gombrowicza na jakimś poziomie w polskiej literaturze dramatycznej, że tak powiem, ever. I to jest bardzo ciekawe. To jest w tej książce, Państwo sobie ją mogą chyba wciąż kupić tutaj i ją przeczytać, bo to jest taki intelektualny,
intelektualne też wyzwanie i przyjemne, żeby sobie to wszystko połączyć, te nitki, które niby łapiemy, a tak naprawdę one się tam cały czas wymykają. Cieszę się, że będzie ten Hamlet, cieszę się, że było to, były te wyzwolenia Magdy Drab. Martwię się, że zdaje się, że spektakl Anny Augustynowicz przestał istnieć, bo dla mnie wyzwolenie oczywiście nie robione bezrozumnie, no bo to jest taki tekst, na którym się najłatwiej przejechać. Szło podobnie jak Hamlet. Wydaje się, że wszystko wiadomo, albo prawie wszystko wiadomo, już było grane. I każdy w pewnym momencie chce to wyzwolenie, albo Hamleta tym bardziej zrobić. I akurat to jest ta, i Szekspir, i Wyspiański, są autorzy, którzy nieutalentowanym albo niemądrze myślącym artystom potrafią się odwinąć w sposób wyjątkowo bolesny. Ale no, z takich potyczek tworzy się coś więcej niż teatr. To jest bardzo ciekawe też to, o czym ty mówiłeś w kontekście zabójstwa Gonzagi i w ogóle Pułapki na myszy, prawda? W jaki sposób Wyspiański i Szekspir, w jaki sposób mi się udaje wprzęgnąć teatr, ich w ogóle projekt światopoglądowy, projekt całościowego myślenia o świecie, bo to jest ważne, że to są tacy autorzy, którzy nie zamykają się w teatrze. To jest myślenie o świecie, a nie o teatrze nawet w świecie. A już na pewno nie tylko o teatrze. Bo to jest myślenie, które też wymaga pewnych kosztów. Po prostu nie da się tak sobie bezkarnie wejść w Hamleta, bezkarnie wejść w Wyzwolenie. To jest długi czas, to jest to nerwy, o czym chyba Bartek może teraz powiedzieć, to jest poważna gra, to nie są autorzy, z którymi się tak łatwo obejść bezboleśnie. Więc to jest ciekawe i to jak się przenika to na kartach tej książki, to jest dla mnie jako krytyka czy człowieka, który mam nadzieję myśli, no po prostu bardzo ważne. A że tak się złożyło, że Wyspiański jest grany w sumie zbyt mało jeszcze. I ja bym chciał może nie 10 wyzwoleń na polskich scenach w sezonie, no bo to byłoby już pewnego rodzaju kakofonią być może, jakiś znaczek. Ale ja myślę, że to wyzwolenie, co pokazujesz w swojej książce, powróciło do nas z ogromną siłą, a to w jaki sposób Wyspiański się przegląda w Szekspirze, czy też Szekspir w Wyspiańskim z kolejnym jakimś wyzwaniem i takim punktem, o którym piszesz w prologu, a który jest takim absolutnym szlagwortem z wyzwolenia, czyli że Hamlet jest tym, sparafrazuję, no, że Hamlet jest o tym, co jest w Polsce, czy to jest w Polsce do myślenia. Zresztą chyba motto waszego przedstawienia, prawda? Myślę, że no to są w ogóle bardzo, bardzo miłe rzeczy, które mówisz o mojej książce. Znaczy, ja myślę, że do mnie też Wyspiański przyszedł dosyć niespodziewanie. Ja pisałem wcześniej na temat polskiej tożsamości, problemu pewnego związanego z polskością, który wszyscy mamy, niezależnie do którego plemienia należymy, czy do którego chcemy albo nie chcemy należeć. Że rzeczywiście dla Polaków polskość jest problemem i całe szczęście, że tak jest. Jak długo tak jest, to jest jakaś nadzieja. Najgorzej będzie, jak już polskość nie będzie dla nas problematyczna, będzie jednoznacznie czymś, co przekreślamy albo jednoznacznie apoteozujemy, bo to znaczy, że już wtedy o sobie nie myślimy krytycznie i to jest najgorsza sytuacja. No więc to nie jest mój pierwszy projekt. Pierwszy był taką panoramą, próbą przejścia przez literaturę XX wieku, też literaturę polityczną, literaturę piękną, esej i popatrzenia, jak z tą polskością zmagali się najwięksi polscy autorzy, począwszy od Brzozowskiego, Sienkiewicza, aż po Gombrowicza czy Rynkiewicza i Miłosza. I w tej antologii, która się nazywała Homo Polakus, zabrakło Wyspiańskiego. I w sumie ja nie wiem dlaczego, pewnie dlatego, że Wyzwolenie nie funkcjonowało wówczas w mojej świadomości jako tekst kluczowy dla tych zmagań. Nie wiem dlaczego, być może, że to jest luka, była to luka w moim wykształceniu, ale być może też to, że generalnie widziałem zawsze Wyspiańskiego przez pryzmat wesela, pewnej gruncie rzeczy oczywistości, pewnej może nawet takiej trochę małopolszczyzny, trochę takiej krakowskości, która jest jednak czymś osobnym. Nawet zresztą po wydaniu tej książki zadzwonił do mnie jeden znany polski reżyser,
spoza Krakowa i mówi, że no fajną książkę napisałeś, ale wiesz, wybacz, ale to jest taki wasz problem krakowski, ten wyspiański, że dla nas w Warszawie, czy w Lublinie, czy w Poznaniu, to tak naprawdę to trzeba to widzieć w innej skali, widzimy to w innych proporcjach. Dla nas Gombrowicz jest istotny, czy może Miłosz, ale wyspiański to jest wasz małopolski problem. No, więc ja być może, że trochę sam tak kiedyś myślałem i wyspiańskiego nie uwzględniłem. Natomiast rzeczywiście potem o wszystkim decydują w życiu przypadki. No, może powiedzieć dość przypadkowe spotkanie z Bartoszem, który powiedział mi, ale słuchaj, przecież Wyzwolenie jest tekstem najistotniejszym, żeby zrozumieć, co się wydarzyło w Polsce po roku, w gruncie rzeczy 2010. No i to rzeczywiście bardzo mnie dotknęło. Wszedłem w ten kontakt z dziełem. No i rzeczywiście dzisiaj no, jestem przekonany, że rzeczywiście jest to tekst, oprócz tekstu Gombrowicza, chyba rzeczywiście najistotniejszy. I warto go przywołać. Natomiast ja myślę, że jest inny problem z Wyzwoleniem. To jest problem jednak dosyć wymagającego języka. Nie chcę powiedzieć, że hermetycznego, ale trochę już nie współcześnie, nie do końca naturalnie brzmiącego. Też pewnego natężenia tych zmagań, które prowadzi Wyspiański. Dobrze. Już panu oddam głos. Problem języka to jest dla mnie Wyzwolenie problem kluczowy, który jest tak naprawdę pytaniem o adaptację, o inscenizację Wyzwolenia. To, o czym mówiłeś, te próby, które uważasz za intrygujące, to są te próby, które próbują przenieść w poetykę tego tekstu bardziej w konteksty współczesne. Wydaje mi się, że w przypadku Wyzwolenia jest to w gruncie rzeczy bardzo trudne, to jeszcze wymaga wielu prób. Nawet ktoś powiedział mi po przeczytaniu tej mojej książki, że jego zdaniem Wyzwolenie jest dzisiaj tekstem raczej do komentowania eseistycznego niż do odgrywania scenicznego. To jest moim zdaniem sąd skrajny, ale ja rozumiem tego typu opinie, że łatwiej jest siedzieć za biurkiem i czytać Wyzwolenie i przekładać go na współczesne idiomy, niż robić to w przełożeniach scenicznych. Nie wiem, Bartoszu, czy coś byś o tym powiedział jako reżyser. Wtedy, czy najpierw oddamy panu głos, może tak, bo jeśli mamy głos z sali, to bardzo proszę. Tutaj no nie mam wiele do dodania, zgodzę się z tobą, że chyba jeszcze to jest kwestia też pewnej tradycji teatru polskiego, który w gruncie rzeczy jednak dominuje w tak zwanym wymiarze jakiejś takiej prawdy psychologicznej postaci i ta tradycja powoduje, przynajmniej ta, która dominuje na scenach polskich, że często Wyzwolenie pada ofiarą jakichś pewnej niemocy scenizacyjnych, czyli budowania pewnej przestrzeni prawdopodobieństwa, a nie wizji. Poza tym no, to monumentalność tego teatru, prawda, jeśli ktoś znajduje taki klucz, a muszę powiedzieć, że aż zazdroszczę tego klucza, bo to była moja pierwsza intuicja, jak zrobić Wyzwolenie. 10 lat temu zaprosiłem do Wyzwolenia Kazimierza Borowca, który miał być starym Konradem siedzącym u siebie w mieszkaniu, w którym się zapętla rzeczywistość jego beznadziejnej egzystencji i rodzi się jakieś marzenie o rzeczywistości potencjalnie możliwej, ale w trakcie przygotowań Kazimierz zmarł, w ogóle nie podeszliśmy do tej pracy, ale to jest świetna intuicja, to znaczy, że my demony mamy w mieszkaniu, że albo się odbywa w mikroskali. Wtedy czasami ten język, jak sam mówisz, ta dziewczyna to przepisała, parafrazowała wiele fragmentów, symetrycznie. No ten język jednak jest tutaj jakąś barierą i to bym mógł powiedzieć. Tym bardziej dla Radka Rechcika jakiś szacunek za próbę zmierzenia się z tym i przełożenia to na język i skojarzenia młodszego pokolenia chyba też widzów, po to, aby ten tekst trochę odhermetyzować i troszeczkę dać mu szansę zaistnienia trochę w innym wymiarze właśnie skojarzeń. Może teraz powiem. Dobry, Jacek Stroka się nazywam. Pozwolę panu, że cofnął 50 lat mniej więcej do tyłu, bo w 1968 roku, gdy, że tak powiem, zamknięto nas w liceum w Krakowie, ponieważ były tak zwane wypadki już na krakowskim rynku, w związku z tym szybko jak nas wypuszczono, pobiegliśmy na krakowski rynek, aby się, że tak powiem, przedostać
znanymi mikami, ponieważ tak zwana milicja robotnicza nie wiedziała, którędy można wejść, a nagle się na rynku okazało pełno ludzi, których tam miało nie być, to może. Ale maturę zdawałem rok później i to właśnie chyba coś dało do myślenia, ponieważ był taki wolny temat, cytuję. Uzasadnij trafność wypowiedzi Władysława Gomułki, że dzieła wielkie powstawały w ścisłej historii z losami narodu. No więc temat był samograj. Pojechałem sobie tam Wyspiańskim, oczywiście wyzwoleniem i weselem. Praca została bardzo wysoko oceniona i powędrowała do kuratorium. Ale żeby nie było tak wesoło, to otóż Wojewódzki Rząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, w którym mieści się kiedyś, czyli tak zwana cenzura, w tym okrąglaku przy ulicy Basztowej, gdy przyjechał z wyzwoleniem do Krakowa Adam Hanuszkiewicz. Ocenzurowano programie modlitwę właśnie Konrada. I o Boże, Wielki Boże, Ty nie znasz nas Polaków, Ty nie wiesz, czym być może strasz Polska Łutwy Znaków oraz to niech się Królestwo powstanie, nie krzyż, ale zbawienia. Oddaj nam Jezu Panie Twą Polską objawienia. To w programie tego spektaklu zostało wycięte przez cenzurę, po prostu nie było tej modlitwy w całości. Pokazuje to, jak to, że tak powiem, historia kołem się toczy. No i uważam, że Wyspiański, którego wystawa w Krakowie została przedłużona w Muzeum Narodowym, no, gdzie na nią waliły tłumy, gdzie faktycznie można było zobaczyć, jakim to był geniusz w wielu dziedzinach życia, sztuki, nie sztuki i co robił, czym się zajmował, co sam płacił za swoje wydawnictwa i tak dalej, i tak dalej. To jest przykładem na to, że ten Wyspiański wielki człowiek, wielki artysta, wielki twórca, no umarł jak umarł z widokiem na kopiec Kościuszki, właśnie tej kamienicy Krzyżowoderskiej, o której pan dyrektor przed chwilą mówił chyba, to jest wielki skarb. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć jedno zdanie na temat tej ingerencji, to już mówiłem, cenzury. Może sobie jeszcze wobec tego przypomnę za chwilkę. Natomiast uważam, jeszcze mam pytanie do pana dyrektora, bo oglądaliśmy Wyspiańskiego w Krakowie, gościnne występy, opartego głównie tylko o same teksty didaskali. Jak panowie to oceniacie? To było z Jeleniej Góry, czy z Zielonej Góry, taki teatr. Nie pamiętam, jakiego nazwy, w razie oparty tylko i wyłącznie poza tamtymi dwoma cytatami o miałeś hamie złoty róg i tak dalej, o same didaskalia do wesela. Chyba nie znamy Bartosza. Ja też nie, przepraszam, nie miałem okazji. Myślałem, że pan dyrektor był, ale to na razie pomysł dosyć ciekawy. Jakkolwiek, czy można samo wesele o same didaskalia wystawić. Trwało to równą godzinę. Kto wie, czy, no nie wiem, jaka ta forma była spektaklu, bo czasami jest tak, że forma jest tak uderzająca w punkt jakiegoś tematu czy napięcia, które reżyser chce przekazać, że didaskalia stają się jakąś ramą umowną, ale no niestety trudno mi powiedzieć, bo to musiałbym zobaczyć. Stały ruch bieganina po kurtynach, po drabinach, taki spektakl niesamowicie dynamiczny. Bardzo mały zespół, tam brało chyba może 10 osób, może 12, dokładnie nie pamiętam. Ale ciekawe, że tak powiem, podejście. Ja tego nie widziałem na pewno, nie jestem z Krakowa, więc jeśli ten to... Tego nie widziałem, natomiast różne są rymy Wyspiańskiego ze współczesnością. Przy tych wyzwoleniach, rozmawiałem z Piotrem Cieplakiem, który reżyserował ten spektakl, ale reżyserował też takie przedstawienie z 2007 roku w Teatrze Powszechnym w Warszawie. To się nazywało Albośmy to jacy tacy. Pierwsza część odbywała się w plenerze w podwórzu Teatru Powszechnego i była wyimkami z wesela, mówionymi całkowicie tekstem Wyspiańskiego, ale nikt nie miał wątpliwości, że tak naprawdę jest to polityczny protest teatr. To był rok 2007. Samoobrona, Dolina Rozpudy, po prostu LPR, pierwsze rządy PiSu dogorywające, ale nie za fajnym, że tak się wyrażę, stylu. I ogólnie mówiąc narastający bunt inteligencji, tak to można nazwać, który przyniósł wybory w 2007 roku z ich wynikiem. I tam po prostu w postaciach z Wyspiańskiego odbijali się Andrzej Leper, odbijali się bohaterowie polskiej rzeczywistości. To i Piotr Cieplak nie udawał, że to przedstawienie nie było elementem, że tak powiemy, żeby nie zrodziło się
z takiej najprościej rozumianej obywatelskiej niezgody, wręcz wściekłości, protestu, że nie może tak być. I Wyspiański znowu posłużył mu, jako mówiąc banalnie, autor scenariusza do tej niezgody. A druga część tego spektaklu była de facto rekonstrukcją scen z Wesela już na scenie, taką somnoboliczną rekonstrukcją w bardzo tradycyjnym tego słowa rozumieniu. To było już wesele w kostiumie tradycyjnym, to było wesele jak ze snu, ale jeden do jednego wzięte po prostu z takiego teatru, próby rekonstrukcji teatru, jak on mógł wyglądać w czasach Wyspiańskiego, oczywiście nam w innej skali. Ale to jest bardzo ciekawe, co pan mówi, bo to pokazuje tak naprawdę no i aktualność tej książki, i jakby aktualność całego Wyspiańskiego, i to, że w bardzo nieoczekiwany czasami sposób on dopisuje komentarz do tego, co się tutaj i tu i teraz dzieje. Rozumiem, że autor sam siebie nie cenzurował i puścił wszystko, co mu przyszło spod pióra napisać. Spod maszyn, spod komputera. Czy wie pan, ja myślę, że jeśli chodzi o aktualność takich tekstów ponadczasowych, to ona czasem jest zaskakująca. I to nie jest dla mnie absolutnie zaskakujące. Zresztą oczywiście to były czasy, gdzie cenzura w ogóle wszystko starała się kontrolować. Ale ja myślę, że w tym jest pewna głębsza prawda. To znaczy, jeżeli czytamy pierwszą część Wyzwolenia, to mamy tam w formie komedii dell'arte, na poły to jest improwizowane, tak to jest pisane, jakby to była improwizacja na scenie. Jest pokazywany cały jakby taki, cała panorama, jak w kalejdoskopie różnych postaw, różnych grup społecznych i różnych ich postaw względem rzeczywistości, a zwłaszcza tego tam wówczas braku niepodległości, ale myślę, wydaje generalnie sytuacji Polski w świecie. I w tej panoramie zrobionej przez Wyspiańskiego, dlatego to jest genialne dzieło, w tej panoramie jest nie tylko uchwycona bieżąca scena społeczna czy polityczna czasów Wyspiańskiego, ale jest, można powiedzieć, uchwycony w ogóle całe spektrum możliwych, w sensie nawet archetypicznym, możliwych polskich postaw względem świata, że jest coś takiego jak, stawiam taką tezę, jak polski fantazmat, czyli pewien zbiór wyobrażeń, którymi my nasiąkamy w ramach wychowania, wejścia w życie kulturowe, którymi to reagujemy na rzeczywistość w wymiarze społecznym. I że w ramach, że ten fantazmat, on może jakby manifestować się poprzez konkretyzacji. I te konkretyzacje, można powiedzieć, zmieniają się ich etykiety, bo mamy, nie wiem, LPR, a w czasach Wyspiańskiego było to coś innego i tak dalej, już nie chcę jakby tak szczegółowo to przekładać. Natomiast mamy, te etykiety się zmieniają, natomiast meritum sprawy pozostaje aktualne. I to jest niewiarygodne, że można rzeczywiście zrobić coś takiego, co zrobił Cieplak, i moim zdaniem to nie jest nadużycie. To znaczy, oczywiście zawsze jest to dyskusyjne, czy on to dobrze wskazał, ale ten kierunek poszukiwania i ta intuicja, że oto bierzemy Wyzwolenie i mamy polską scenę polityczną zdemaskowaną, i czy to będzie rok 2019, czy to będzie rok 99, czy nie wiem, jakiś zupełnie jeszcze inny czas w naszej historii, że to jest coś, no, można powiedzieć, co się sprawdza. Jak się to potem czyta czy ogląda, to działa. Więc w tym sensie warto wracać do Wyspiańskiego, bo albo jest tak, że to myśmy nie zrobili kroku do przodu od tamtych czasów jako społeczeństwo w naszych zbiorowych wyobrażeniach, albo to jest tak, że on był tak genialny, że jakby uprzedził pewien rozwój wypadków. Wydaje mi się, że obie rzeczy naraz tak naprawdę. Tak? Obie rzeczy naraz. Znaczy, że Wyspiański jest dzisiaj aktualny, bo myśmy jakby słaby krok zrobili, jeśli chodzi o nasze życie wyobrażeniowe, czy też fantazmatyczne. A z drugiej strony on jest genialny dlatego, że tak fantastycznie, bardzo uniwersalny, dogłębny to nasze życie fantazmatyczne pokazał i utrwalił. I kto wie, może kiedyś doczekamy się takiej Polski, w której Wyspiański będzie już, można powiedzieć, passé. W pewnym sensie być może sam Wyspiański chciałby, żeby tak było, że kiedyś ta jego diagnoza przestanie być aktualna. Natomiast póki co jest jeszcze ciągle aktualna i warto do niej wracać, bo wtedy możemy się jak w lustrze przeglądać, ale lustrze, które pokazuje trochę głębiej
prawdę o nas, a nie tylko to bezpośrednie nasze, że tak powiem, dzisiejsze oblicze. Czy ktoś z Państwa miałby ochotę jeszcze włączyć się w tą rozmowę? Bardzo proszę. Dzień dobry. A może spojrzelibyśmy na to ostatnie stwierdzenie w odrobinę inny sposób. Załóżmy, że Wyspiański rzeczywiście miał rację co do swojej oceny, ale odrobinę to zmodyfikujmy. Co gdybyśmy założyli, że społeczeństwo zdołało pójść choć trochę naprzód, natomiast to polityka bardziej stoi w miejscu? Bo myślę, że takie myślenie ma przynajmniej podstawy. Ma pan zapewne rację, to znaczy rozmawiamy na targach książki, ja jestem w tłumie ludzi, może idąc po prostu nie można się tutaj dostać, bo cały Kraków po prostu płynie na targi książki. W związku z tym ludzie tu przychodzą, żeby kupować książki i je potem czytać, to jest fantastyczne. Społeczeństwo poszło, 2000 ludzi, jak przeczytałem, witało na stojące noblistkę wczoraj w tym mieście i nie wiem ile przyjdzie dzisiaj na podpisywanie książek, w związku z tym społeczeństwo jest jakie jest, a politycy są jacy są. Ja bym jednak uważał, że tak jak już powiedziałem wcześniej, że w Wyspiańskim mieści się wszystko jakoś tam. To znaczy, że nie da się w przypadku wielkich dzieł oddzielić, że są o tym i o tym, a już o tym nie są. Albo o tamtym nie są. Wyzwolenie albo wesele to są takie teksty, które są po prostu niestety o wszystkim. One są i o politykach dziś także, chociaż oczywiście ci politycy nie dostają do poziomu opisywanego przez z żadnej strony, żeby było jasne, nie sięgają do poziomu opisanego przez Wyspiańskiego. I o społeczeństwie, które się przegląda na tym, w tych tekstach. I dlatego między innymi na przykład przedstawienie Radka Rechcika w Teatrze Słowackiego jest przedstawieniem i aktualnym, co najistotniejsze dla mnie. Podobnie zresztą jest z tym spektaklem, o którym mówiłem, Legnickim. To jest wierne Wyspiańskiemu. Nawet jeżeli jest, to jest uczciwe wobec Wyspiańskiego, to nie jest nadużycie. Bo zazwyczaj takie zabiegi, kiedy się przepisuje, robi się na współcześnie i tak dalej, są skazane na klęskę, bo jakby trudno stworzyć ekwiwalent arcydzieła. Trudno w zamian za arcydzieło dać coś równoważnego. A tu się dało trochę coś innego, ale to jest uczciwe. Więc moim zdaniem jest i tak, to znaczy polityka jest jaka jest, nikt nie powie chyba, że jest fajna, znaczy ja na to nie powiem. Społeczeństwo idzie w takim, a nie innym kierunku, jest podzielone, no ale tu akurat wydaje się, że w swojej części idzie do przodu. Nie jestem socjologiem, nie potrafię wysnuć jakiejś mądrzejszej teorii na ten temat. A Wyspiański zamyka to wszystko jakby razem w swoim dziele. Ale ma pan bardzo dobrą intuicję, bo wydaje mi się, że też u Wyspiańskiego ten problem takiej wielkiej przestrzeni nie do przejścia niemalże polega właśnie na tym, kim jesteśmy, a jak jesteśmy reprezentowani. I że w gruncie rzeczy też ma to oczywiście postać pewnego dosyć dramatycznego fantazmatu, ale to wynika z tego, że Wyspiański w swoje marzenia, swoją wyobraźnię, swoją próbę dotknięcia jakiejś tajemnicy życia ludzkiego zderzał niestety z pewną niemocą struktur. To znaczy, że on był też w pewnym sensie jako człowiek ofiarą tego, że to, co jest reprezentujące, czyli właśnie system jakiś, władze, urzędnicy, to kto decyduje, jest niewspółmierny do pewnego potencjału, jaki tkwi w ludziach. W nim samym jako artyście, ale też w społeczeństwie. Przecież to był wyjątkowy twórca pod tym względem. Chyba w gruncie rzeczy teraz tego rodzaju artystów brakuje, bardziej cyniczni jesteśmy chyba w ogóle w naszym życiu, który jakoś nad tym przede wszystkim ubolewał, nad jakimś rodzajem jakby zafałszowania tej relacji. I ten jego przecież gest, który tak łatwo jest sprowadzany do gestu, prawda, i nazywany chłopomanią, prawda, jak trochę traktowany jak cepelia, ja bardzo często interpretuję jako gest autentycznej potrzeby odrobienia jakiejś lekcji, której nie odrabiali przedstawiciele jego środowiska, czy właśnie urzędnicy, politycy, artyści, elity i tak dalej. Czyli tego, że wyparta została jakaś przestrzeń społeczeństw świadomości, prawda, jakaś część społeczeństwa została nagle wykluczona z opowieści o sobie samej. Bo my się w gruncie rzeczy jakby konsolidujemy nie w
takim pragmatycznym życiu, ale jednak ta konsolidacja następuje w metajęzyku, w opowieści o nas, jak my siebie opisujemy, jak my siebie, czy potrafimy stwarzać swoją mitologię. Wyspiański to jest właściwie tym krokiem, którego nie przeszliśmy do dzisiaj. Znaczy my jesteśmy w momencie poczucia, że mamy z tym problem i od 120 lat mówimy, że mamy z tym problem. I strasznie ciężko jest znaleźć właściwie taką narrację pozytywną, która byłaby jakimś rodzajem odzwierciedlenia autentycznych sił i poczucia, że one są jak gdyby mają moc jakąś stworzycielską i wpływania na świat. Ciągle jesteśmy w jakimś zaklętym kręgu, czy pokoju Rybczyńskiego, czy tańcu chocholim, czy w takiej szopce, prawda, jaka jest przedstawiana w pierwszym akcie wyzwolenia. I Wyspiański, znaczy teraz jeszcze się nad jednym zastanawiam, bo on oczywiście był w pułapce i w gruncie rzeczy też z niej nie wyszedł, no taka jest prawda. On o niej marzył, on marzył o tym w otwarciu wielkich wrót Teatru Słowackiego i wtargnięcia z tymi ideami, które są wypreparowane w tej alchemii procesu twórczego, wypaść na ulicę i zarażać miasto, prawda, i żeby one nagle zaczęły żyć. Ale w gruncie rzeczy był na tym pierwszym etapie, no, na tym etapie diagnozy tego świata. I jak tak myślę, to rzeczywiście jest tak, że jak my będziemy cały czas w tych kleszczach i w tych maskach się obracać, chociaż oczywiście tak nie jest, bo sztuka ma wiele wymiarów, no to w gruncie rzeczy też w jakiś sposób zamykamy dostęp do jakiegoś innego wymiaru doświadczania świata. I tak momentami ten anachronizm Wyspiańskiego przy całej wnikliwości czytania go przez Piotra i znalezienia jakichś nowych tropów interpretacyjnych tutaj pobrzmiewa, że on w gruncie rzeczy przez jakąś skalę odpowiedzialności własnej chyba, albo jakiejś niemocy, niesprawczości, powodował, że się też zaklinał w jakimś kręgu. A to życie może wyglądało inaczej, o czym świadczy jego żona, która miała na przykład kochanka parobka. Uruchomił nas wszystkich, ja też bym chciał się odnieść. Czy ja na tę sprawę patrzę tak, ja bym powiedział w ogóle, że jest ani tak, ani tak. Znaczy, że nie jest ani tak, że zrobiliśmy wielki krok, ani że nie zrobiliśmy żadnego. Znaczy, że ja mam takie wrażenie, że polskie społeczeństwo od czasu Wyspiańskiego jest jakby ciągle na etapie robienia jakiegoś bardzo wielkiego kroku, tak? Że on jest jakby w trakcie. I w związku z tym, a teraz kim są politycy? Bo ja uważam, że pan ma rację w tym sensie, że w dużym stopniu polska polityka gra na tym, żeby ten krok się nie dokonał. Znaczy, że politycy są tymi, którzy zaklinają jakby rzeczywistość i łapią ludzi w pułapkę tego, co jest, co społeczeństwo próbuje przekroczyć, tak? Znaczy, że po prostu jest ten moment spętania czymś i politycy się tym posługują i jakby próbują to w nas cały czas pobudzać. Zamiast pomóc polskiemu społeczeństwu jakby pewne demony już na dobre porzucić, to cały czas je odgrzewają, tak? Czy to będzie demon polskiego nacjonalizmu, czy to będzie demon, że tak powiem, prześladujących Polskę mocarstw zachodnich, prawda? Bo to są różne narracje polityków. Posługują się tym, bo to jest politycznie bardzo proste narzędzie, tylko że w ten sposób, no można powiedzieć, upośledzają polskie społeczeństwo, tak? Czy jakby hamują ten krok, który rzeczywiście dokonuje się i to parcie jest. Znaczy, ja nie czytam Wyspiańskiego jako kogoś, który mówi, polskie społeczeństwo jest do dupy, za przeproszeniem. On raczej mówi o tym, że jest to społeczeństwo niewiarygodnego potencjału, ale który jest przez coś cały czas blokowany. I teraz jak obudzić tę energię, tak? Jak zrobić tak, co zrobić i czy sztuka może w tym pomóc, żeby ten jakby krok rzeczywiście się już definitywnie dokonał, tak? I to jakby, więc ja się tutaj z panem z jednej strony zupełnie zgadzam, a z drugiej strony bym to tylko trochę jakby zniuansował, tak? W tym sensie. Czy ktoś z państwa miałby ochotę jeszcze zabrać głos? Bo myślę, że jeśli nie, no to będziemy kończyć, nie wiem, czy jakieś dwa słowa podsumowania jeszcze, Jacku, chciałbyś... Myślę, że możemy tak to spuentować. Proszę państwa, zapraszamy na spotkania, które
które prowadzimy w teatrze, gdzie staramy się dialogować z publicznością wraz z Bartoszem Szydłowskim, że ta sztuka myślenia. Zapraszamy na premierę Hamleta przede wszystkim. Za 2 tygodnie już będziemy po premierze. Bartku, ciśnienie, uważaj na ciśnienie. Dziękujemy Państwu, że znaliście chwilę, żeby z nami porozmawiać i mam nadzieję, że w przyszłości będzie okazja, żeby rozmowę o Wyspiańskim w Krakowie kontynuować. Dziękuję.